Siemanko, zobaczcie, Volkswagen T3, 4WD, bardzo chyba rzadka wersja. Jak to wygląda, ten przedni dyfer? Wygląda tak podobnie jak skrzynia biegów. Tu ma jakieś sterowanie pod ciśnieniem bodajże. Nie wiem, nigdy takiego pojazdu nie miałem na podnośniku. Nie wiem też, jaki oryginalnie to był silnik, bo tutaj jest włożony silnik AAZ. Nie wiem, czy to jest jakiś Golf 3. Pompa jest Bostpinem, więc może to być Passat B4 albo Golf 3. I co tu się stało? Nie wiem, czy to widać. Zobaczcie. Korbowód dostał skoliozy. Jest tak jakby przekręcony. Problem jest taki, że ktoś klientowi powiedział, że da się założyć silnik TDI, wystarczy tylko pompę przełożyć. No z tego co wiem, to się nie da, bo to nie będzie chodziło. Ale to nie będę tego tłumaczył teraz. Poczytajcie sobie w internecie, jak chcecie zrobić takiego MTDI-ka. Po prostu ta pompa jest bardziej tak jakby wydajna, ma większy tłoczek, chyba 10, a tamta ma albo 8 albo 9, nie pamiętam, i to nie chce chodzić. Jakoś tam chodzi, ale mocy nie ma i tak dalej. Także no nie da się tak tego zrobić w prosty sposób, więc nie wiem, co tutaj wymyślimy, no musimy chyba szukać takiego silnika. Autko, powiem wam, że nawet nie jest w złym stanie, w dobrym stanie jest. Ładnie zakonserwowane, nie ma rdzy. Tu się osłona zerwała. Nie wiem, ktoś to chce remontować. A ogólnie zapomniałem powiedzieć, że to jest kamper. Taki kamper ładny. Tutaj naprawdę blacharsko. Oj, coś tu odpadło. Blacharsko, tutaj jest nawet nieźle. Pokażę wam jeszcze, jak się to blokuje. Próbuję kręcić. O, stoi w tym miejscu. Tę czwóreczkę troszeczkę porozbierałem. Zmontowany jest wałek. Z tego co widać, z tego co czuć, to się urwał zawór. Przechodzimy teraz do innego auta. Tutaj przechodzimy do innego auta. To jest Skoda Octavia 2015 rok. Zobaczcie, jak zardzewiałe są piasty. Tutaj. Tamta już jest oczyszczona, ta jest jeszcze przed oczyszczeniem. Jarzma to samo, jedna rdza. I nie jest to pierwsza Skoda, w której tak wyglądają piasty. 15 rok, 150 tysięcy przebiegu ma skrzynia DSG, silnik dwulitrowy, naprawdę, powiem wam, jedzie to bardzo fajnie. Ten nowy silnik TDI, super. Troszeczkę głośny jest, ale no nie jest to Japończyk. No ale tutaj powiem wam, że ten materiał nie jest zbyt dobry. Auto ma 5 lat tylko. I nie jest to pierwsza Octavia, którą robię. I to samo jest z piastami. Przechodzimy do T3. Plan jest taki, zdemontować głowicę i zobaczyć, jakich szkód narobił urwany zawór, gdyż na pewno jest urwany ten zawór na drugim cylindrze, bo jak widzicie, magnes wchodzi, także nie ma grzybka. Wałek jest zdemontowany, więc zawory powinny być zamknięte. Dlaczego zawory się urywają? Nie wiem, kiedyś była taka teoria, że jeżeli jest za duży luz w prowadnicach, to gdy zawór się zamyka, to nie trafia tam dobrze w gniazdo i wtedy go tak jakby próbuje złamać, ale nie wiem, czy to jest prawda, tak mi ktoś kiedyś mówił. Na pewno pan Stopmaru by lepiej wiedział, gdyż jest specjalistą od głowic. Ja w swoim TDI-ku, gdy remontowałem głowicę, kazałem wymienić wszystkie zawory, one do tych silników nie są drogie, więc myślę, że warto. Co tu jeszcze wam pokażę? Pan Silikon tu był. Chyba mechanik kupił bardzo dużą tubkę i bał się, że mu zaschnie, to więc ją tutaj wszędzie wylepił, gdzie się da. Bo nawet tutaj jest poduszczelko pokrywy zaworów. Dobieram się do głowicy. Nie, no chyba za słabo jest dokręcona. Głowica jest zdjęta, tak to wygląda. Tutaj leży kawałek zaworu, tutaj widzę, że się zawory podbijały.
Ale co tutaj jeszcze widzę? Są rysy na cylindrach. Także nie wygląda to ciekawie. Sama głowica widać, że była szlifowana. No śmietnik. Tutaj są pęknięcia, ale to jest norma w nich. Kurde, jakby nie było tych rys na cylindrach, to powiem wam, że pokusiłbym się o reanimację tego motoru. Ale tak to nie wiem. Tutaj widzę nawet coś podszlifowane. Mam tutaj Mercedesa Vito. Sporo pracy przy nim, gdyż nie przeszedł przeglądu, a lista jest naprawdę bardzo długa. I tutaj są takie prowodnice w zaciskach. Jedna mi zardzewia, nie za bardzo wiem jak ją tutaj wyjąć. Próbowałem udarowym młotkiem, ale nie idzie. I jeżeli macie takie Vito, to zobaczcie, tutaj są takie kapturki. A pod nimi są śruby, więc spokojnie w tych kapturkach można sobie nałożyć smaru, żeby to nie rdzewiało tutaj. No jest to zardzewiałe dosyć mocno. Stoi dęba. Kurde, nie wiem jak to można jeździć z taką zatartą prowadniczką i nie czuć tego. Jeżeli taka prowadniczka jedna wam stoi, to jest tak, że autko przy hamowaniu ściąga. Może nie wiem, może dlatego, że jedna tylko stała, to może nie czuł tego kierowca. Wcześniej pokazywałem wam Piastę ze Skody, 2015 rok, to jest 2010 rok Mercedesa. Tutaj nawet gdzie nie czyściłem, praktycznie nie ma rdzy. Pokażę wam jakiego smaru używam tutaj na Piastę. Coś takiego. W ten sposób. Następnie zakładamy tarczę. Ja zawsze tak obracam, żeby tam w razie jakiś piach wyleciał, gdyby tam się znalazł. I skręcamy sobie. Tutaj w Mercedesiku wymienię sobie jeszcze stworzeń, który ma taki luz. Wiem, że niektórzy tutaj obcinają szlifierką. Ja tego nie robię, bo nie lubię jak ta powierzchnia jest taka pocięta. Dlatego to po prostu przewiercę. Zbiję te główki i będzie ładnie wyglądało. A tutaj taki Mercedesik i sławna cieknąca chłodniczka oleju. Stwierdziłem, że tutaj sobie trochę poobsłużam tych pająków, żeby mi to nie wpadało do cylindrów. Tak wygląda silniczek Mercedesa bez kolektorów. Te otwory w głowicy zaślepiłem taśmą, żeby się nic nie dostało. Próbowałem tutaj to wydmuchać, ale to nie ma sensu. Muszę to jakoś umyć. A muszę to zrobić teraz, bo jak wyjmę tą chłodniczkę, to tam może ten brud mi się dostać pod spód. Także wolałbym tego uniknąć. Coś wam jeszcze powiem na temat tego silniczka. Uważam, że jest to jednostka naprawdę bardzo fajna. Jeździłem, jakoś tak było, że jeździłem jednego dnia tym pojazdem i następnego dnia Audi chyba A5. A powiem wam, że ten silnik dużo lepiej jedzie, jest, mi się daje nawet troszeczkę cichszy. Znaczy ogólnie na biegu jałowym jest dwa razy cichszy od tego silnika Audi 3.0, także no silniczek jest fajny. No niestety tutaj troszeczkę to jest przekombinowane moim zdaniem. Nie wiem, co tutaj ktoś miał na myśli, umieszczając tą chłodniczkę. Umyłem to troszeczkę. Dotknijmy sobie chłodniczkę, zobaczymy, co tam widać pod spodem. Mam to wyczyszczone mniej więcej. Tutaj myślałem, że to jest jakieś otwory odpływowe, ale niestety. Więc tutaj było full oleju. Tak to wygląda. Ciężko tutaj użyć jakiejś szczotki, żeby tutaj po prostu nie ponasypywać w te kanały jakiegoś brudu. Także szmateczka i brake cleaner. Klient sam zamawiał części, jak widzicie zamówił też chłodnicę nową.
W tych uszczelkach była jakaś zmiana konstrukcyjna, ale nie wiem dokładnie, czy to tylko materiał jest inny, czy cała uszczelka jakoś jest inaczej skonstruowana. Wizualnie wyglądają tak samo. Te uszczelki tutaj się trzymają w tej chłodniczce, ale oczywiście trzeba uważać, żeby nie wypadły. Mercedesika prawie poskładałem drugi raz. Dlaczego drugi raz? Bo już raz go poskładałem, ale mam takie urządzenie do nalewania płynu. Ono wytwarza podciśnienie w układzie i usłyszałem, że gdzieś ucieka coś. I okazało się, że to jest taka tulejka, która łączy dwa kolektory. Po prostu ciężko jest ją bardzo włożyć, bo ona się tak jakby obraca. I trzeba tak jakby dwa kolektory naraz włożyć. I próbowałem to samym włożyć i mi się po prostu o-ring zsunął. A te o-ringi są nieoryginalne. Także nie wiem, czy w ogóle nie są może jakieś za duże. I tutaj taka ciekawostka widzę jest. Pod tą turbiną jest taka podpora żeliwna i w niej tak jakby przepływa płyn chłodniczy, bo gdy próbowałem tutaj zrobić podciśnienie, to tam słyszałem, że coś ucieka. Także to jest chyba jakieś chłodzenie oleju, ale nie wiem. Także jak widzicie, nie myli się tylko ten, kto nic nie robi. Szef mnie pocieszył, że kiedyś musieli dwa razy silnik wyciągać, bo jakiegoś o-ringu też nie założyli. No ale... marne pocieszenie to jest, że ktoś miał gorzej. No nic, próbuję tutaj poskręcać to coś jeszcze, bo dzisiaj jest piątek, 17 godzina, także mam jakieś 2 godziny opóźnienia. Za drugim razem to już wszystko ładnie szło, bo wiadomo, śrubki ruszone były. No ale nic, próbuję to poskładać i odpalić. Mam nadzieję, że nic tu mnie więcej nie spotka złego. Ok, drugie odpalenie. No jak widać, chodzi ładnie. Trzeba uważać, jak wyciągacie kolektory, żeby się płyn nie wlewał tam do głowicy, bo później może go wam zastać do cylindra. Tutaj mam felerną tulejkę, chyba sobie ją tutaj przykleję na liczniki, żeby mi przypominało w topie. Tutaj połamałem jeszcze tylko jedną rzecz, to jest taki plastik, który trzyma przewód od zasilania świecy żarowej. Można go dokupić, fajnie się to odpina. Po prostu te plastiki są już skruszałe i jakiś fałszywy ruch i pękają. Pytaliście się na Instagramie, jak są mocowane takie światła dodatkowe. Więc to jest taka... może wysiądę. To jest taka ramka. To jest taka ramka, dosyć gruba blacha, nie wiem, 3 mm, którą się montuje pod tablicę rejestracyjną. I do tego są takie lampy. Są też takie paski LED-owe, ale to jest tak samo mocowane. To jest taka naprawdę solidna blacha. Jeżeli ciekawostki wam się podobały, zostawcie lajka, skomentujcie. Pozdrawiam wszystkich, do następnego.